Mikołaj Taperek, Business Alert. Jesteśmy dzisiaj w siedzibie Orlenu i rozmawiamy o Akademii H2, którą Państwo zainicjowaliście. Jakbym mógł od początku prosić o komentarz 30 uczestników. Co oni musieli zrobić? Skąd są ci ludzie? No i co ich czeka? Jeżeli chodzi o Akademię Wodoru, uruchomiliśmy ją w grudniu i poprosiliśmy potencjalnych kandydatów o zgłoszenie do nas swoich aplikacji, gdzie wymagaliśmy oczywiście podstawowych informacji związanych z ich wynikami na studiach. W kryteriach powiedzieliśmy, że to mają być studenci co najmniej trzeciego roku i poprosiliśmy również o przygotowanie mini projektu wodorowego związanego albo z niskoemisyjną produkcją wodoru, albo z innowacyjnym jego zastosowaniem w gospodarce. Na bazie tych aplikacji, tych mini projektów oceniliśmy punktowo kandydatów, jak również przeprowadziliśmy rozmowy kwalifikacyjne. Na bazie tego powstał ranking i wybraliśmy najlepszą topową 30 uczestników. No, należy zaznaczyć, że w ramach tych mini projektów bardzo wiele ciekawych propozycji, kreatywnych, odważnych się pojawiło. I mam nadzieję, że one będą kontynuowane już w dalszych etapach Akademii, które są związane z tym, że teraz czekają nas wykłady, warsztaty, można powiedzieć, aspekty praktyczne technologii wodorowych. A docelowo wybierzemy na bazie już projektów takich typowych wodorowych, o które poprosimy studentów, wybierzemy jako Orlen piątkę, którym zaproponujemy płatne staże w Orlenie i mam nadzieję, że docelowo współpracę długoterminowo nad rozwojem technologii wodorowych. Czy Akademia i projekty zaprezentowane przez studentów i absolwentów będą miały wpływ na przyszłość, może nawet także strategię Orlenu, ponieważ jest cała strategia 2030 Orlenu. Jak to będziecie Państwo łączyć i dalej rozwijać? To oczywiście w naturalny sposób Akademia Wodoru powstała właśnie biorąc pod uwagę nasze ambitne plany. Musimy pamiętać, że docelowo wymagamy jak gdyby wykwalifikowanej kadry, która po pierwsze będzie realizować te projekty w dużej skali, a po drugie docelowo będzie nimi zarządzać, więc tutaj stawiamy na młodych, dlatego chcemy się z nimi podzielić już wypracowaną wiedzą z partnerami naprawdę z najwyższej półki, jeżeli chodzi o technologie wodorowe, bo Orlen może zaoferować wiedzę, doświadczenie i bezpośrednie pokazanie praktyczne technologii takich jak procesy elektrolizy, doczyszczanie wodoru, logistyka, ale nasi partnerzy również, szczególnie ci branżowi, pokażą projekty związane z transportem, z pojazdami wodorowymi. Natomiast trzeba pamiętać, że również w tych młodych ludziach jest nadzieja, że będą takim pomostem łączącym naukę z biznesem. To jest bardzo ważny aspekt, bo jakoś to nie idzie w parze, więc jest nadzieja, że ich kreatywność, otwartość pozwoli nam w końcu znaleźć nasze projekty polskich technologii i budować tą naszą przewagę technologiczną, bo to nie chodzi o to, żebyśmy kupowali technologie z zewnątrz, komercyjnie dostępne, bo wtedy będziemy na równo z innymi. Chcemy być krok do przodu, inwestujemy właśnie przede wszystkim w ludzi, w kreatywność i w tworzenie nowych, ulepszonych technologii.